Po obejrzeniu tego filmu dowiesz się, jak mieć zajebisty skład i zajebiście dużo punktów MT na koncie. Jeśli dalej tutaj jesteś, to znaczy, że moje tanie intro na niskim poziomie marketingu internetowego ciebie zainteresowało i chcesz naprawdę się dowiedzieć, jak zdobyć to MT i jak zdobyć te niesamowicie dobre karty, informuję, tak na wszelki wypadek, żebyście nie myśleli, że zostaniecie oszukani. To nie jest ściema, ponieważ to jest mój sposób na grę w NBA 2K17, mój sposób na zarabianie MT, mój sposób na budowę składu i właśnie teraz go wam zdradzę. Gdy we wrześniu była premiera NBA 2K17, to od samego początku miałem z góry ustalony plan, jak rozegrać całą zabawę w My Team, aby mieć jednocześnie punkty oraz jednocześnie fajny skład do gry. Korzystając z mojego dwuletniego doświadczenia i obserwacji rynku aukcyjnego od NBA 2K15, ustaliłem, że nie ma sensu wydawać punktów MT na dobre karty, które są dostępne na samym początku gry, czyli mówię tutaj przede wszystkim o aktualnych kolekcjach. Dlatego wiecie, gdy od samego początku udało mi się dorwać Stephena, LeBrona czy jakiekolwiek emeraldy, to od razu je odsprzedawałem za dobrą cenę. Wiedziałem, że jeszcze trochę i te karty będą sprzedawane za niewiele ponad cenę Quicksellu, więc wiecie, no lepiej mieć punkty MT na koncie niż posiadać karty, które bardzo szybko tracą na wartości. Ale jak to jednocześnie pogodzić z samym graniem? Przecież aby wygrywać, albo po prostu aby mieć większe szanse na wygrywanie, musimy mieć dobrych zawodników. Jak to zrobić, skoro wszystko wyprzedałem, by mieć więcej MT na koncie? Mówiąc wprost, jak być jednocześnie bogaty w punkty MT oraz posiadać naprawdę kozacki skład? Niby się nie da, nie? Albo masz jedno, albo drugie. Ale hej, obejrzycie ten materiał, sami się dowiecie, jak to ze sobą pogodzić. Tak to mówię wam ja, obiecuję, keep the beat. Informacja z góry, zbieramy łapy w górę pod tym filmem. Jeśli będzie ich co najmniej 300 lajków, to wtedy lecimy z kolejnym materiałem na tym kanale. Wracając do tematu, 2K wpadło na genialny i szatański zarazem pomysł, by dać nam możliwość zdobycia świetnych kart za darmo za kolekcjonowanie danych drużyn. Dlatego wszyscy właśnie tak szaleją i choćby skupują kolekcję Orlando Magic, by mieć tego szafirowego Granta Hilla czy diamentowego Shaquille O'Neala u siebie. Ale wiecie, by mieć te karty, to nie tylko trzeba mieć punkty MT na zakup wszystkich zawodników z kolekcji, ale także trzeba tych zawodników u siebie na koncie zablokować. Znaczy to tyle, że nie będzie można ich odsprzedać po odebraniu Shaqa. W ostatecznym rachunku Shaq kosztować cię będzie tyle, co całe dwie kolekcje Magic, aktualna oraz historyczna. Mówiąc wprost, bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę za dwie kozackie karty, mówię tutaj o Grancie Hillu oraz o Shaquille O'Nealu, będziecie musieli wydać na nich naprawdę setki tysięcy punktów MT. Oczywiście ja nie oceniam. Zapewne wielu z was uzna, że to się opłaca, bo Shaq jest świetnym centrem, albo po prostu bo lubi się Shaqa, chciałoby się mieć Shaqa w drużynie i wiecie, ja z tym nie walczę. Ale moja propozycja wygląda nieco inaczej. Powiem wam tak, słowo klucz. Poziom kolekcjonera. Jak tylko zobaczyłem, że za poziom kolekcjonera można zgarnąć tak niesamowicie dobre karty jak rubinowy Dennis Rodman, diamentowy Grant Hill, czy ametystowy Michael Ray Richardson, Jamal Mashburn, no to od samego początku wiedziałem, co z tym wszystkim zrobić. Mój plan był taki. Punkt pierwszy. Change Domination oraz Historic Domination. W nagrodę masz już Steve Francisa oraz diamentowego Davida Thompsona. No mam już tutaj dwóch starterów do mojej ekipy marzeń. Punkt drugi. Przechodź wszystkie challenge, które się pojawiają co tydzień, aby mieć dostęp do tych tokenów oraz odblokowywać sobie zawodników, darmowych zawodników, którzy są dobrzy i można nimi grać po drodze. Punkt trzeci. Zbieraj karty i odblokuj każdy kolejny poziom kolekcjonera. Zdobycie kilku pierwszych kart to naprawdę kaszka z meczkiem. Jay Williams za 60 kart wpada automatycznie. Robert Horry, który jest naprawdę świetnym, niskim skrzydłowym spot-up shooterem, za 100 kart wpada od razu. Po zdobyciu Quentina Richardsona za 175 kart jest już troszkę trudniej, bo należy już troszkę bawić się na aukcjach, kupować wszystkie stroje, hale, buty za 250 punktów MT, ale następne poziomy kolekcjonera również wpadają dość szybko. Latrell Sprewell za 350 kart, James Edwards za 450 kart oraz Charles Oakley, rubinowy Charles Oakley za 550 kart. I teraz, w skrócie,
Latrell Sprewell jest jednym z najlepszych szafirowych niskich skrzydłowych, jakimi miałem okazję grać. Serio, gościu jest naprawdę dobry, szybki, ma bardzo wysoki poziom driving dunk, dobrze rzuca za 3 punkty, jest całkiem niezły w obronie i generalnie taka darmowa szafirowa karta do kolekcji, do wygrywania meczów Domination, to jest naprawdę piękna sprawa. James Edwards, jak dla mnie, to jest OP gościu, naprawdę. Szafirowy center z overallem 86, rozdawany dla nas za friko, to jest więcej niż można sobie wymarzyć, serio. Nawet po zbudowaniu całego tego mojego dream teamu, James Edwards wciąż miał miejsce w moim składzie, ponieważ jest tak dobry. To jest ofensywna maszynka do zdobywania punktów spod kosza. Charles Oakley może nie jest jakimś takim niesamowicie dobrym rubinowym silnym skrzydłowym, ale wiecie, rubinowa karta za friko to jest zawsze ten stopień wyżej do tego, aby zbudować coraz lepszy skład. Dalej się już zaczyna zabawa. Dennis Rodman za 750 kart jest przekoksem. Niech was nie zwiedzie to, że to jest w cudzysłowiu tylko rubin, że ma overall 88 oraz że tak naprawdę ma zerową funkcję w ataku. Dennis Rodman jest przekoksem, ponieważ ma dwie fioletowe badże na poziomie Hall of Fame. Oprócz tego ma taki defensywny badge, którego nie widać w trybie My Team, gdy włączycie sobie menu badge. Ten badge powoduje, że wszyscy zawodnicy, którzy aktualnie znajdują się na boisku z Dennisem Rodmanem, mają jakby wyostrzone zmysły w obronie. Idzie im o wiele lepiej gra podkoszowa, idzie im o wiele lepiej obrona na obwodzie. Dennis Rodman jest na boisku takim ministrem obrony drużynowej. W ataku nie musi go wcale widać, ale w obronie robi wam robotę praktycznie za wszystkich. Musicie go mieć w swojej drużynie. Tam już dalej widzicie, mamy Antoine Walkera za 800 kart, Michael Ray Richardson, Jamal Mashburn. Później zaczynają się już diamenty. Elvin Hayes, Kiki Van de Ven, Grant Hill, którego pewnie wszyscy bardzo chcecie, oraz Bernard King za 1700 kart. Już wam nie będę opisywać po kolei tych kart. Pewnie dobrze wiecie, czego możecie się spodziewać po tych kartach. Zajebistości. Ale pewnie chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób zgarnąć ten poziom kolekcjonera. Jak już wcześniej mówiłem, każdy strój, każda arena, każdy playbook, każdy trener, a nawet każdy but to dodatkowe plus jeden do kolekcji. I teraz, co wam polecam? Otwórzcie sobie Excela i zacznijcie spisywać wszystkie dodatkowe karty, jakie posiadacie oraz wszystkie dodatkowe karty, jakich nie posiadacie. Tutaj w tle do tego filmu właśnie przewijam wszystkie moje kolekcje, abyście mogli zobaczyć, jakie są stroje, ponieważ no, jeśli się ich nie ma, to się ich nie widzi, nie wiadomo, jakie stroje tam mają być. Zdecydowana większość tych strojów znajduje się u mnie w kolekcji. Co prawda nie udało mi się uzbierać wszystkich tych strojów, ale i tak w ostateczności udało mi się dobić do tego diamentowego Bernarda Kinga, który był moim celem od samego początku. I to jest tak, że na samym początku zbierajcie sobie wszystkie stroje, hale, buty, takie pierdółki, a później jak już będzie problem z tymi strojami, halami, butami, ponieważ no, niektóre stroje są bardzo rzadkie, przykładowo i kosztują nawet ze 2-3 tysiące punktów MT, to później zacznijcie skupować sobie wszystkich zawodników, aby uzupełnić sobie wasze kolekcje. Tylko uwaga, nie blokujcie tych kolekcji, bo później tych kart zawodników nie będziecie mogli sprzedać, a chyba tego nie chcecie. Ponieważ cały myk polega na tym, że po pierwsze, zbieramy wszystkie karty, jakie tylko możemy, dobijamy do poziomu kolekcjonera, jakiego tam chcecie. Ja myślałem, że Grant Hill będzie moim maksem, ale stwierdziłem, że spróbuję dobić do Bernarda Kinga. Zajęło mi to dodatkowe 2 dni, ale ostatecznie uzbierałem te 1700 kart i Bernard King też jest w moim składzie. Punkt następny jest taki, że budujesz sobie swój Dream Team spośród kart uzbieranych z poziomu kolekcjonera, który macie teraz przed sobą i zaczynacie wielką wyprzedaż. Serio, lecicie po prostu pyk. Wszystko leci na aukcję, ponieważ tego nie potrzebujecie. Po co wam te setki strojów, hal? Po co wam ci tak naprawdę ci wszyscy normalni zawodnicy z drużyn? Po co wam zawodnicy historyczni? Po co wam specjalne kolekcje? Przecież macie już teraz tak niesamowicie dobry skład, który tak naprawdę będzie dla was darmowy. Ponieważ gdy sprzedacie wszystkie wasze karty, to stan waszego konta podwyższy się naprawdę drastycznie. W szczytowym momencie dobiłem do 1,5 miliona punktów MT. Na playu czwórce 1,5 miliona punktów MT to jest bogactwo. No i sami zobaczcie teraz, jak to wszystko wygląda. Mam swój kozak Friko Team zbudowany z diamentów, ametystów, rubinów, szafirów oraz 1,5 miliona punktów MT. Da się? Mówiłem o tym już kilka razy, ale przypominam jeszcze raz. Pamiętajcie o tym, że
buty w kolekcji również dobijają wasz poziom kolekcjonera. Tylko wiecie, buty mogą być zestakowane bodajże do 10, więc musicie pamiętać, żeby nie kupować tych samych butów, bo to wciąż będzie tylko plus 1 do kolekcji, więc jeśli kupicie, nie wiem, Kobe piątki 5 razy, no to i wciąż będziecie mieć tylko jedną kartę więcej, a nie 5. Dobrze jest mieć w pamięci, albo właśnie w tym Excelu, wszystko zapisane, co posiadacie, czego nie posiadacie, żeby przez przypadek nie kupować kart, które już macie, bo tak naprawdę one nie są wam już do niczego potrzebne. W tle do tego filmu przewijają się wam wszystkie te dodatkowe karty, włącznie z butami, także jeśli tylko będziecie potrzebować luknąć, czego wam brakuje, to zapraszam do powrotu do tego filmu, abyście mogli jeszcze tylko tak na szybko sprawdzić. A, nie mam tego buta, nie mam tego stroju, nie mam tej hali. To na samym końcu może po prostu odpowiem na bardzo oczywiste pytanie, jak gra się takim składem. No powiem wam, że to jest niebo a ziemia, serio. Po co wam szafirowy Grand Hill za kolekcję Orlando Magic, skoro z nieco większym wysiłkiem możecie zdobyć z Afriko diamentowego Granta Hilla za poziom kolekcjonera, nie? No właśnie. Dennis Rodman w obronie jest przekozakiem, ale to już wam mówiłem o tym wcześniej. Bernard King może nie wszystkich zainteresuje, ponieważ nie ma aż takiego dobrego rzutu za 3 punkty, nie jest aż tak mega szybki, ale ja osobiście jestem nim zachwycony, głównie dlatego, bo w pierwszym meczu My Team Online, jaki nim grałem, tylko Bernardem Kingiem oddałem 12 rzutów osobistych. Łapał faule jak szalony, łapał faule jak szalony. Michael Ray Richardson jest naprawdę świetnym rozgrywającym defensywnym, ma badge'a pickpocket na poziomie fioletowym, także wybijanie piłki tym gościem to jest poezja. Kiki Van de Ven tak naprawdę ma tylko jedną rolę w mojej drużynie i jest to po prostu siepanie trójek z czystych pozycji. Ma wszystkie badge'e do rzucania na złotym poziomie oraz ratingi rzutu w okolicach 90 albo nawet i więcej, więc czego można chcieć więcej od takiego niskiego skrzydłowego? James Edwards, mówiłem wam już wcześniej, że jest ofensywną maszynką i nie zwracajcie uwagi na to, że to jest tylko szafir, ponieważ ja go używam włącznie z moimi diamentami oraz rubinami oraz ametystami. James Edwards wciąż jest w tym składzie, bo jest po prostu tak dobry. Jeśli chodzi o Jamala Mashburna, to z jego usług raczej nie skorzystałem, a to dlatego, bo po prostu jak już wkręciłem się w kolekcjonowanie kart, to zdobyłem tego Jamala Mashburna, a za chwilę był już Grant Hill i Bernard King, więc nie miałem za bardzo okazji go przetestować, nie za bardzo wiem, co mogę wam o nim powiedzieć, ale pewnie i tak jest bardzo dobry, w końcu to kolejny darmowy ametyst, prawda? Pozwólcie, że zadam wam jedno pytanie. Jak myślicie, czy jest sens wydawać te setki tysięcy punktów MT na rubiny? Czy jest sens wydawać te 300-400 tysięcy punktów MT na ametysty, które za chwilę totalnie stracą na wartości? Czy nie lepiej wydawać te 400 tysięcy punktów MT po to, aby mieć już w tym momencie świetny, diamentowy skład, o którym inni mogą sobie tylko pomarzyć, ponieważ pałują się do tego, że mają rubinowego Kobe'ego Bryanta z overallem 87? Po co mi rubinowy Kobe Bryant, skoro mogę mieć diamentowego Granta Hilla? Czajcie, co mam na myśli? Mam odpowiedź na jeszcze jedno pytanie, które zapewne wam się teraz kotłuje w głowie. Skąd w ogóle macie mieć punkty MT na kupowanie tych wszystkich kart? Hello, subskrybujecie mnie czy nie? Niedługo po premierze gry wydałem bardzo czytelny i taki bardzo bezpośredni poradnik, jak zarabiać MT, jak snajpić karty, tam wszystko jest podane. Nauczycie się tamtej techniki wykupywania kart po taniości, to naprawdę punkty MT będą wam po prostu pyk, 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 rosły. Szybko. Mam nadzieję, że przekonałem was do mojej wizji, tak jakby życia w trybie My Team, mojej wizji zarabiania punktów MT oraz jednocześnie budowania przemocnego składu. Następny film pojawi się, gdy ten uzbiera 300 lajków. Ja już teraz kończę, mam nadzieję, że wam się to wszystko spodobało i wiedza wam się przyda, ale niech ten film sobie jeszcze tutaj leci, ponieważ no, to są kolekcje, więc jakby co, będziecie mogli tutaj wrócić do tego klipu, aby zobaczyć, czego wam brakuje w waszej kolekcji. Zdradzał swoje sekrety dla was Keep the Beat. Trzymajcie się ciepło. Cześć.